Po tym, jak apostoł Piotr i inni apostołowie rozpoznali w Jezusie Mesjasza i Boga, Jezus zwraca się do nich z nauką jeszcze poważniejszą. Oto ona. I od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Czyli mówi im, po co przyszedł na ziemię. Mówi im o swojej zbawczej misji, że idzie umrzeć za nich, że idzie umrzeć za mnie i za ciebie. Co robi tym razem Piotr? Wtedy zachował się świetnie, wtedy został pochwalony przez samego Jezusa, a teraz, wziąwszy Jezusa na stronę, mówi: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. A Jezus, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. No, widzimy całkowitą zmianę sytuacji. To pokazuje, że każdy z nas jest omylny i może rzeczywiście nawet po sukcesie później zaliczyć taką wtopę. Ale coś innego mnie tu poruszyło. Często myślimy rzeczywiście po ludzku. Jezus nazywa to grzechem. Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Jezus zapowiada tu swoją śmierć. Jezus mówi, że umrze zamiast mnie i ciebie. A Piotr, kierując się ludzkim rozumowaniem, litością, swoim patrzeniem na sprawę, zaczyna go napominać i mówi: nie przyjdzie to na ciebie, to niemożliwe, nie może to tak się skończyć. I dzisiaj często nie godzimy się z tym, co Bóg zaplanował. Nie godzimy się z Jego wyrokami, tylko próbujemy je, że tak powiem, swoją mocą czy swoją wyobrażeniem, siłą swojej woli zmienić. Miałem takie doświadczenie nie tak dawno. Chora na raka osoba, bliska mi. Przyszedł do niej zielonoświątkowiec. Będę się modlił za ciebie, żebyś cię Bóg uzdrowił. Pomodlił się, mówi: jesteś uzdrowiona. Za 2 miesiące zmarła. Ten człowiek nie mógł się pogodzić z tym, że to Bóg decyduje o tym, kiedy umrzemy. Tak jak mówi Pismo, że wróbel nie spada na ziemię bez woli Boga. To Bóg zaplanował długość naszego życia. To Bóg o tym wie. My oczywiście możemy się modlić o zdrowie naszych chorych, ale absolutnie nie możemy, nie mamy prawa wyrokować. Chociaż nam się wydaje, że tak by było lepiej, nie mamy prawa wyrokować w imieniu Boga, że ty będziesz żyła, ty nie. Tak samo jak Piotr nie miał prawa mówić Jezusowi. Chociaż oczywiście chciał, żeby Jezus był z nimi jak najdłużej. Pamiętaj, Bóg wzywa nas, żebyśmy myśleli tak jak On, czyli musimy swoje myślenie dostosować do Jego myślenia, a nie próbować Jego ściągnąć i dostosować do mojego chcenia, myślenia czy wyobrażenia.